Przez wzrost spożycia piwa, proszę Państwa, z 18 do nawet 100 litrów na osobę bijemy dramatyczne rekordy w piciu alkoholu i teraz właśnie rozmowa o raporcie przygotowanym przez Instytut Jagiellońskiego Polska zalana piwem. Naszym gościem jest socjolog dr Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry Pani doktor, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Proszę nam powiedzieć, jakie według mnie są takie najbardziej niepokojące wyniki przygotowanego przez państwa Instytut raportu Polska zalana piwem? Przede wszystkim, jak wskazujemy w raporcie, w ciągu ostatnich 20 lat wzrósł w sposób dramatyczny wskaźnik ilości spożywanego alkoholu, czystego alkoholu przez Polaka w wieku 15+ i więcej. Jeszcze w 2001 roku, kiedy właśnie reklama piwa została dopuszczona, wynosiło niecałe 8 litrów na osobę. W tej chwili dochodzimy do prawie 12 litrów na osobę. Tak jak już pan redaktor na wstępie powiedział, większość tego czystego alkoholu Polacy wypijają właśnie w piwie i to wzrost konsumpcji piwa jest odpowiedzialny za ogólny wzrost wskaźnika spożycia czystego alkoholu na osobę, czyli per capita w Polsce. No tak, jeśli byśmy wzięli, bo też są takie porównania, na przykład lata, początek lat 90., gdzie było 18 litrów na osobę, a teraz około 100 litrów, no to wydaje, że ktoś się tutaj pomylił, ale skąd są takie duże przyrosty? Znaczy generalnie, gdy był początek polityki antyalkoholowej państwa polskiego, to jego celem była zmiana struktury spożycia alkoholu przez Polaków. Bo my na początku lat 90. większość czystego alkoholu wypijaliśmy w wyrobach spirytusowych, a mniejszość właśnie w tych napojach lżejszych, czyli w piwie, w też winie. No i celem było to, abyśmy pili lżejsze alkohole i odeszli od tych mocnych. I to właśnie 2000 roku, bo ta polityka alkoholowa ma swoje ten cel, początek w 1982 roku, kiedy wprowadzono ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Aczkolwiek do 2000 roku to się udało. Polacy nie spożywali więcej alkoholu niż w roku 90, ale właśnie spożywali mniej wyrobów spirytusowych, a więcej zaczęli spożywać piwa. No i właśnie w 2001 roku zadziała się gdzieś rzecz przedziwna, ponieważ też wrócę do ustawy z 1982 roku, która była w niezmienionych ramach do 2000, tam był zakaz reklamy wszelkich napojów alkoholowych. A w 2001 roku dopuszczono właśnie reklamę piwa, a w 2002-2003 roku obniżono akcyzę na alkohol, czyli ten podatek, który sprawia, że alkohol jest trochę droższy i przez to mniej dostępny. No i właśnie od tamtego czasu poszybowało spożycie piwa w Polsce. Początkowo trochę spadło spożycie wyrobów spirytusowych, aczkolwiek teraz mniej więcej wróciliśmy niestety do poziomu sprzed 20 lat, ale ten wzrost właśnie picia piwa jest odpowiedzialny za wzrost ogólnego spożycia alkoholu przez Polaka. Jak bardzo to jest niepokojące i jak bardzo nas to może wprowadzić w pewną taką retorykę błędu, prawda? Bo się wydaje i się sprzedaje dzisiaj właśnie piwo i to ta zmiana sposobu picia alkoholi w ogóle, powiedzmy na te lżejsze, mogą być bardzo błędnie odczytywane, dlatego że efekty, skutki wzrostu tego spożycia są takie same de facto, prawda? Właśnie Państwo też w raporcie o tym próbujecie trochę opisać. Warto może o tym powiedzieć, jakie są te skutki zdrowotne dla pijących, ale też jakie są społeczne skutki spożywania w takich ilościach alkoholu. Tak, bardzo mocno stawiamy na to akcent w raporcie. Mówiąc o tym, że w każdym napoju alkoholowym jest ten sam alkohol. Oczywiście on jest w różnym stężeniu. Wśród Polaków zidentyfikowano w badaniach to, że my nie zauważamy, nie wiemy o tym, czy nie pamiętamy, że ta sama ilość alkoholu jest mniej więcej w kieliszku 25-gramowym wódki, co w kieliszku 100-gramowym wina i co w kuflu 200-gramowym piwa. Czyli tak naprawdę tutaj to jest ten ekwiwalent jednej tak zwanej standardowej jednostki alkoholu. I ona ma dokładnie taki sam wpływ na nasz organizm. I tak jak już pan redaktor powiedział, on od strony zdrowotnej, ja akurat nie jestem lekarzem, tylko socjologiem, ale tutaj pani profesor Anna Klinkiewicz w raporcie wskazała, że te podstawowe elementy wpływu na nasze zdrowie, to czy są powikłania psychiatryczne, zaburzenia psychiczne, mówię tu różnego rodzaju kwestii współistnienia picia alkoholu z depresją, ale także oczywiście i
istotne zaburzenia somatyczne, czyli wpływ na przeróżne organy, to znaczy jamę ustną, przełyk, żołądek, oczywiście wątrobę, czyli generalnie na cały nasz jest to wpływ negatywny, oczywiście na mózg, prawda, no to jest to olbrzymi negatywny wpływ. Tak, ale jeśli z perspektywy takiej społecznej, to my tu możemy mówić o przemocy, o traumach, oczywiście o zgonach, bo to jest, w Polsce zostało obliczone, że mniej więcej około 35 tysięcy nawet zgonów jest związane w pewien sposób z piciem alkoholu, bo my nie mówimy tylko o chorobach, ale mówimy także o wypadkach pod wpływem alkoholu samochodowych, ale także o utonięciach. A mówiąc o tych społecznych rzeczach, no to mówimy o olbrzymim problemie, jest oczywiście uzależnienie od alkoholu, rodziny alkoholowe, w których wychowują się dzieci. Tutaj z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że prawie 20% dzieci wychowuje się w rodzinach z problemem alkoholowym. Czyli te dzieci nie mają normalnego dzieciństwa, doświadczają różnego rodzaju traum rozwojowych, traum szokowych. One mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa. One później, część oczywiście z osób w dorosłym życiu cierpi na syndrom dorosłych dzieci alkoholików, więc oni muszą się leczyć, korzystają z pomocy psychologów. Nie mają szansy osiągnięcia takiego poziomu życia, jakby mieli, gdyby takich traum nie doznawali. To jest, to o czym pani mówi, to jest przerażające, bo jak się czyta właśnie o tych uszkodzonych mózgach, powikłaniach psychiatrycznych, zaburzeniach somatycznych, otyłościach, zaburzeniach sprawności seksualnej, alkoholowych zespołach popłodowych, utraty pracy, bezrobocie, ubóstwo, to jest cały wór takich niebezpiecznych bardzo sytuacji dla każdego z nas, dla każdego, kto sięga po ten alkohol za często. No ale też ciekawą rzecz, o której Państwo piszecie, czy informacje, które znalazłem, dotyczą reklamy, bowiem w ciągu roku alkohol reklamowany jest w mediach aż przez 2,5 tysiąca godzin. I to jakoś coś na prezentowanie piwa, jako i co warto zwrócić uwagę, jest prezentowane to picie piwa jako nieszkodliwa rozrywka, prawda? Niezbędny element zabawy, sportu, takie wspólne spędzanie miłe, wspólne spędzanie wolnego czasu. Nie mówię tutaj o tak zwanym jednym piwku, prawda? Tak, bo dokładnie co pan redaktor powiedział, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości jest artykuł 13, który mówi o tym, jak ta reklama może być kształtowana, i tam jest dokładnie napisane, że ona nie może, piwo nie może kojarzyć się w tych reklamach ze sportem, z atrakcyjnością seksualną, z wypoczynkiem, z sukcesem zawodowym. A tak naprawdę jak obserwujemy te reklamy, które nas otaczają, czy w telewizji, czy na billboardach, to widzimy, że jest zupełnie inaczej. I to nawet marketingowcy różnego rodzaju powtarzają, że wręcz piwo zostało skojarzone właśnie po pierwsze z piłką nożną i wspólnym kibicowaniem. To jest bardzo niebezpieczne, szczególnie, że Polacy kochają piłkę nożną. Zostało właśnie, tak jak pan autor powiedział, skojarzone z czasem wolnym. To olbrzymim problemem jest to, że ta reklama dociera do młodych ludzi, do młodzieży przed 18 rokiem życia. I już też, tak jak wskazaliśmy w raporcie, ogromna część młodych ludzi przed 18 rokiem życia pije alkohol i w tym zaczyna od piwa. Większość z nich właśnie wskazuje, że piją piwo, a piją już dzieci 15-16-letnie, 17-18-letnie. I też są badania, które wskazują, że nawet tej najmłodszej grupie, a wśród młodzieży pijących, jak wskazują dane Światowej Organizacji Zdrowia, przez 30% ma minimum raz w miesiącu incydent upicia się. A nawet wśród tej młodszej grupy 15-16 lat, mniej więcej 5-6% tej grupy upija się 6 razy w miesiącu albo więcej. A wśród tej starszej młodzieży to jest nawet 11%. Czyli tak naprawdę to są młodzież, która czerpie normy, obserwując tak zwanych, mówiąc w socjologii, znaczących dorosłych rodziców, ale także innych znaczących dorosłych. Widzą w reklamach, które mówią o tym czasie wolnym, które musi być koniecznie z piwem, i wchodzą we wzór dorosłości, w taki właśnie zły, degradujący wzór dorosłości. A jeżeli zaczynają pić w tak młodym wieku, to możemy oczekiwać bardzo negatywnych skutków ich właśnie dorosłym życiu. No, nieprzypadkowo kompanie piwiarskie wydają tak ogromne budżety, prawda, reklamowe właśnie na to, byśmy uwierzyli, że to jest element zabawy, nieszkodliwej rozrywki i miłego, wspólnego spędzania czasu, prawda? Ale ja chciałem zapytać jeszcze
jeszcze, pani doktor, na koniec naszej rozmowy o kwestię tego raportu dotyczącą, czy państwo w jakiś sposób przedstawiacie też środki zaradcze, by zatrzymać te przerażające tendencje? Czy są jakieś pomysły, rozwiązania, które należałoby wprowadzić, żeby do tej degradacji społecznej nie dochodziło? My zaproponowaliśmy 5 takich pomysłów. Po pierwsze, bo w polskim prawie także brakuje takiej jednoznacznej definicji piwa. I przez to, że nie ma tej jednoznacznej definicji piwa, na naszym rynku pojawiają się takie trunki bardzo niskiej jakości, a mocne i bardzo tanie. Czyli na przykład, jeżeli myślimy o studentach, to jest to dostępne na kieszeń właśnie młodego człowieka. Czyli wprowadzenie jednoznacznej definicji piwa w polskim prawie. Po drugie, zrównanie akcyzy wobec wszystkich napojów alkoholowych, ponieważ myliby się ten, kto myślał, że skoro w każdym napoju alkoholowym jest ten sam alkohol etylowy, to powinno być tak samo opodatkowane i w ten sam sposób wpływać na cenę napojów, to jednak piwo jest opodatkowane, ten alkohol w piwie jest opodatkowany dużo mniej. Zatem proponujemy zrównanie akcyzy wobec wszystkich napojów alkoholowych. Kolejną rzeczą jest zmiana w zakresie przepisów prawa w zakresie dopuszczalności reklamy napojów alkoholowych, aby właśnie nie było tej reklamy dostępnej publicznie. To byłby nasz taki najbardziej kategoryczny postulat, aby te przepisy zmienić, aby w przestrzeni publicznej nie było reklam żadnych napojów alkoholowych. Jeżeli to by się nie udało, aczkolwiek my byśmy bardzo stali za tym, to chociaż zapewnienie skutecznego egzekwowania prawa, bo skoro mamy zapisy w ustawie, jak ta reklama nie może być kreowana, to powinny być organy państwa i kary za załamanie tych zasad tak dotkliwe, aby browarom nie opłacało się łamać tych zasad. Ale tak jak powiedziałam, ważniejsze byłoby dla nas, aby tych reklam nie było dostępnych w przestrzeni publicznej. No i wreszcie taka ostatnia, bardzo silna rekomendacja, czyli rozłożenie parasola ochronnego nad piwną inicjacją nieletnich. Bowiem teraz dorośli tak nie czynią. Dorośli wręcz... uwierzyli w reklamy, po prostu mówiąc krócej. Uwierzyli tak, a nawet tak jak są badania nad młodzieżą. Podają, nie dość, że zgadzają się na picie przez młodzież, to podają młodzieży napoje alkoholowe. Zatem musimy edukować przyszłych, aktualnych rodziców i właśnie rozwijać ich wrażliwość na to, aby chronili swoje dzieci przed piciem piwa. No oczywiście każdego napoju, ale piwo, skoro jest taki stereotyp, że to nie jest napój alkoholowy, to tym bardziej musimy uwrażliwiać rodzice. Piwo to jest także napój alkoholowy. Nie podajemy dzieciom, mówimy dzieciom taką prawdę o alkoholu. Jeżeli zaczniecie pić teraz, to degradujecie swój organizm, degradujecie swoją przyszłość. Musimy być kategoryczni, to nawet jeżeli nasze dzieci mają już 18 lat, także kategorycznie im to mówmy. Nie wprowadzajmy ich we wzór kultury nadużywania alkoholu, ale takie świadome, społeczne, prawdę ograniczanie alkoholu. Uwierzmy w to, że nasze dzieci nie muszą mieć przyszłości, którą będzie im kreował alkohol, a nie one same. Miejmy nadzieję, że elementem edukacyjnym była ta rozmowa. Bardzo pani dziękuję, pani doktor. Ja też serdecznie dziękuję. Socjolog dr Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Jagiellońskiego była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.